We wrześniu 1939 roku, tak naprawdę pod koniec tego miesiąca i na początku października, Lubelszczyzna stała się areną ostatnich bitew kampanii polskiej 1939 roku. Przez Lubelszczyznę przetaczały się setki tysięcy uchodźców, setki tysięcy żołnierzy, którzy próbowali wydrzeć się z kolejnych pierścieni okrążenia, przejść przez Lubelszczyznę i dalej kierować się w kierunku granicy polsko-rumuńskiej, aby ją przekroczyć i umknąć przed najeźdźcami. Na Lubelszczyźnie miały miejsce ostatnie bitwy kampanii polskiej, dwie pod Tomaszowem Lubelskim, a następnie ostatnia bitwa września pod Kockiem. Wszystkie te bitwy pokazują jak gdyby w soczewce, jaka była kampania polska 1939 roku. Z jednej strony niesamowite bohaterstwo polskiego żołnierza walczącego do końca, z drugiej strony brak odpowiedniego uzbrojenia, brak koordynacji dowodzenia powodowało, że ta kampania musiała być przegrana. Decyzję ataku na Polskę Hitler prawdopodobnie podjął już pod koniec marca 1939 roku w związku z odrzuceniem żądań niemieckich przez stronę polską w sprawie Gdańska i korytarza ekstytrynnej autostrady na Pomorzu. Dowództwo niemieckie podjęło prace sztabowe na początku kwietnia z zadaniem, aby do 1 maja 1939 roku przygotować roboczą wersję planu ataku na Polskę, której nadano kryptonim Fallweiss. 23 maja 1939 roku Hitler jednak dał wyraz swoim planom, że nie chodzi wyłącznie o Gdańsk, nie chodzi o korytarz, to jest tylko pretekst. W zasadzie chodziło o zniszczenie Polski i skierowanie agresji wojennej na wschód w celu zbudowania i zorganizowania przestrzeni życiowej dla narodu niemieckiego. Jednakże pojawił się ten problem. Polskę należało wyizolować, żeby konflikt z Polską miał charakter lokalny, a nie przerodził się w konflikt zbrojny z sojusznikami Polski, z Francją i Wielką Brytanią. Aczkolwiek Hitler nie wierzył w to, że sojusznicy zachodni wspomogą Polskę w wypadku, kiedy Hitler na tę Polskę napadnie. Stąd też w sierpniu 1939 roku rozpoczęto rokowania ze Związkiem Radzieckim, które ukoronowano 23 sierpnia podpisaniem paktu o niegresji Ribbentrop-Mołotow, do którego dołączono tajny protokół, który zawierał treści dotyczące podziału przyszłych stref wpływów, tak naprawdę podziału Polski między Niemcy a Związek Radziecki. W założeniach planistów niemieckich w ramach planu operacji Fallweiss głównym celem było zlikwidowanie armii polskiej, zarówno na lądzie, w powietrzu, jak i na morzu. Przeznaczono do tych działań wojska lądowe, marynarkę wojenną Kriegsmarine i lotnictwo Luftwaffe. Działania lądowe miały być prowadzone w ramach dwóch grup armii, północnej i południowej, i zaatakować miano Polskę od północy i południa na zasadzie kleszczy i akcji Blitzkriegu, i zamknąć główne siły polskie w widłach Wisły i tam następnie po okrążeniu zlikwidować. Jednocześnie do działań przeciwko Polsce miało być skierowane lotnictwo, które miało wspierać ataki wojsk pancernych i czołowych oddziałów piechoty, dzięki czemu miano uzyskiwać przewagę na głównych kierunkach natarcia, przewagę techniczną i ilościową. Przez pierwsze kilkanaście dni wojny Lubelszczyzna nie widziała żołnierzy niemieckich, ale to nie oznacza, że była wolna od działań wojennych. Praktycznie od pierwszego dnia wojny Lubelszczyzna, jej miasta, Lublin i inne miasta były często bombardowane przez lotnictwo niemieckie. Po kilku dniach od rozpoczęcia wojny na Lubelszczyźnie pojawiła się fala uchodźców, którzy uciekali z terenów objętych już działaniami wojennymi.
działania niemieckie na Lubelszczyźnie nie miały zbyt wielkiego znaczenia strategicznego. Tak naprawdę losy wojny były już rozstrzygnięte, a oddziały niemieckie posuwały się na wschód w pogoni za cofającymi się, już mocno nadszarpniętymi jednostkami Wojska Polskiego, które przez te pierwsze kilkanaście dni próbowały się bronić przed nawałnicą niemiecką. Na Lubelszczyźnie tak naprawdę stacjonowała jedynie organizowana od 4 września 1939 roku Armia Lublin, dowodzona przez Tadeusza Piskora. To ona miała przede wszystkim osłaniać Lubelszczyznę od nacierających od zachodu jednostek niemieckich. Jednakże siły tej armii były bardzo skąpe. Dopiero podporządkowanie armii Modlin, dowodzonej przez generała Emila Przedrzymirskiego, wzmocniło potencjał tej armii. Najważniejszym zadaniem, jakie postawiono przed powołaną 4 września 1939 roku Armią Lublin, była obrona środkowego odcinka Wisły. Do tego zadania naczelne dowództwo nie dało właściwie generałowi Piskorowi praktycznie żadnych sił. Jedyną realną siłą była jedynie warszawska brygada pancerno-motorowa, która przemieszczała się w rejon Lubelszczyzny z okolic Garwolina. Ten odcinek, który powierzono obronie Armii Lublin, był ważny z kilku powodów. Po pierwsze, mógł umożliwić odwrót znajdującej się w tragicznej sytuacji Armii Prusy, której rozproszone jednostki usiłowały na własną rękę małymi siłami przekraczać Wisłę w różnych miejscach. Poza tym w oparciu o Wisłę i inne wielkie rzeki na północy i na południu naczelne dowództwo usiłowało oprzeć nową linię frontu, na której planowano zatrzymać na jakiś czas Niemców. Poza warszawską brygadą pancerno-motorową generał Piskor dostał do swojej dyspozycji liczne w tym rejonie na Lubelszczyźnie ośrodki zapasowe różnych jednostek wojskowych, punkty mobilizacyjne oraz jedną z dywizji Armii Prusy, która nie zdążyła przekroczyć Wisły i pozostała na jej prawym brzegu, 39. Rezerwową Dywizję Piechoty, która broniła odcinka w okolicach Puław i Dęblina. Nie było dużo czasu na zorganizowanie w pełni sił Armii Lublin, bo już 8 września pierwsze jednostki zmotoryzowane 10. Armii Niemieckiej weszły w kontakt z jednostkami polskimi, osiągnęły linię Wisły i już 8 września usiłowały z marszu zająć niektóre z mostów. Armia Lublin miała bronić bardzo długiego odcinka w stosunku do sił, jakim dysponowała. Sięgał on od okolic Maciejowic na północy, a więc niemalże Góry Kalwarii, do Sandomierza na południu. Poza warszawską brygadą pancerno-motorową generał Piskor miał do dyspozycji początkowo tylko pozostałą z Armii Prusy na prawym brzegu Wisły 39. Dywizję Piechoty. Później do sił tych dołączały mobilizowane systematycznie na terenie Lubelszczyzny różne jednostki rezerwowe i zapasowe. Generałowi Piskorowi podporządkowano również broniącą mostu w Sandomierzu i przeprawy w Zawichoście grupę Sandomierz. Najcięższe walki w obronie Wisły miały miejsce 9 września, kiedy siły niemieckie podjęły próbę przy wszystkich mostach i przeprawach, próbę przedarcia się przez słabe linie polskich umocnień. Natomiast dzięki postawie tych niewielkich oddziałów, często kombinowanych, improwizowanych i przy wsparciu polskich saperów udało się te mosty utrzymać, co umożliwiło wycofanie się resztkom Armii Prusy. W kolejnych dniach ataki powtarzano i już 10 września Niemcom udało się po przeprawie części sił w okolicach Góry Kalwarii zbudować pierwszy przyczółek na północnym odcinku obrony Armii Lublin. Najbardziej chyba dramatyczny epizod miał miejsce w Dęblinie, przy moście w Dęblinie, kiedy niemiecka czołówka pancerna usiłowała niemalże wjechać
na polskie pozycje na plecach licznych uchodźców i rozbitych polskich oddziałów. Dzięki wręcz heroicznej postawie polskich obrońców udało się ten atak powstrzymać, zaminować most pod ogniem nieprzyjaciela i zniszczyć. Wszystkie mosty zostały zniszczone. Postawy polskich żołnierzy Niemcom i tak udało się przekroczyć Wisłę. Umożliwił to m.in. niski stan rzeki, jaki miał wówczas miejsce. Lato było bardzo gorąco, od dawna nie padało. Wisła w wielu miejscach można ją było przekroczyć w brud. I tak właśnie uczyniły lekkie jednostki niemieckie, a dzięki wykonanym przez siebie utrzymanym przyczółkom były w stanie w tych miejscach zbudować stałe przeprawy dla cięższych jednostek. Najważniejszy z tych przyczółków powstał 12 września pod Annopolem i podjęty następnego dnia późnym popołudniem przez pułkownika Roweckiego, dowódcę warszawskiej brygady pancerno-motorowej, kontratak niestety nie wyrzucił Niemców na przeciwny brzeg rzeki. Co więcej, obnażył on słabości tej głównej siły uderzeniowej Armii Lublin. Warszawska brygada pancerno-motorowa była jednostką, którą wojna zastała w fazie organizacji. Borykała się z podstawowymi problemami, zwłaszcza z zakresu wyszkolenia. Wielu kierowców było słabo doświadczonych. Liczne były wypadki, rozbicia samochodów, szczególnie w czasie nocnych przemarszów. Największym zaś problemem, który uwidocznił się także w czasie późniejszej bitwy o Tomaszów Lubelski, była nieumiejętność współdziałania jednostek piechoty i broni pancernej. Po przekroczeniu przez Niemców Wisły i po nieoczekiwanym zajęciu 13 września Zamościa przez inne jednostki niemieckie, które przyszły z południowego zachodu, generał Piskor podjął decyzję o skierowaniu swoich sił w rejon Biłgoraja, gdzie miał wejść w kontakt z przebijającą się w ten rejon Armią Kraków. Północna część Armii Lublin, m.in. głównie 39. Dywizja Piechoty, miała dołączyć do sił koncentrujących się wokół Chełma. I tak naprawdę dzięki tym kilku dniom, które Armia Lublin dała wszystkim polskim jednostkom napływającym, tworzącym się na prawym brzegu Wisły, możliwe były późniejsze działania zaczepne zarówno Armii Lublin i Kraków pod Tomaszowem Lubelskim, jak i frontu północnego. We wrześniu 1939 roku okazało się, że nie tylko największe miasta, takie jak Lublin, stolica regionu, mogą stać się celem ataków niemieckiego lotnictwa. Nie tylko cele ważne ze strategicznego punktu widzenia, jak Dęblin, który był ważnym ośrodkiem komunikacyjnym i wojskowym, ale także małe, niepozorne miasteczka, nie odgrywające żadnej roli militarnej ani strategicznej. Takie jak to, w którym znajdujemy się teraz, Janów Lubelski. Janów Lubelski, który wraz z Biłgorajem 8 września 1939 roku stał się celem barbarzyńskiego ataku niemieckiej Luftwaffe. Ataku, który był chyba najtragiczniejszy w skutkach w całym naszym regionie, jeśli porównamy ilość ofiar do liczby mieszkańców Janowa Lubelskiego. Straty w Biłgoraju były nieco mniejsze, ale były to wydarzenia równie tragiczne.
Wśród licznych ataków lotniczych, jakie miały miejsce w naszym regionie w 1939 roku, warto zwrócić uwagę na jeden. Zresztą dość dobrze znany i wokół którego narosło też sporo nieporozumień i kontrowersji. Chodzi o mający miejsce 13 września 1939 roku atak lotniczy na małe miasteczko Frampol. Miasteczko mniejsze nawet od Janowa Lubelskiego, wówczas o zabudowie głównie drewnianej, którego charakterystyczną cechą była bardzo regularna zabudowa na planie kwadratu. Wszystko wskazuje na to, że Frampol stał się celem nalotu ćwiczebnego, w którym niemieccy lotnicy trenowali celność, być może też jakiś nowy rodzaj bomb burzących czy zapalających. To było jedno ognisko. Wszystko się paliło. To było piekło. To było coś strasznego. I że ja jeszcze teraz czasem to słyszę, te dźwięki. To było wielu pokoleń dorobek i to poszło wszystko w ciągu kilku godzin. I ludzie nie ratowali nic, bo się nikt nie spodziewał, gdzie tam nie było żadnego zakładu przecież zbrojeniowego. Ani nie było wojska. Mimo zaciskającego się pierścienia wojsk niemieckich wokół armii Lublin i armii Kraków, która dołączyła do armii Lublin, wycofując się z Małopolski, dowódcą tej armii był generał Schilling, postanowiły one przebijać się przez Tomaszów Lubelski. Jest to tak zwana pierwsza bitwa tomaszowska, trwająca między 18 a 20 września 1939 roku. W pierwszym fragmencie tej bitwy przede wszystkim główną rolę odegrała warszawska brygada pancerno-motorowa dowodzona przez pułkownika Stefana Roweckiego, która posiadając około 80 pojazdów, wozów pancernych, w tym ponad 20 czołgów 7TP, przypuściła szturm na Tomaszów Lubelski. Udało się opanować niemalże połowę miasta, jednakże przybyłe z Rawy Ruskiej posiłki niemieckie przeważyły szale zwycięstwa na stronę niemiecką. Polskim oddziału nie udało się utrzymać Tomaszowa Lubelskiego. W ogóle polskie oddziały zostały zepchnięte do defensywy. Walki trwały do 20 września. W tym momencie generał Tadeusz Piskor postanowił skapitulować. Spowodowało to, że do niewoli niemieckiej dostało się około 20 tysięcy polskich żołnierzy. W momencie, kiedy dogasała pierwsza bitwa tomaszowska, z północy w kierunku również Tomaszowa Lubelskiego podążały jednostki frontu północnego dowodzone przez generała Dąb-Biernackiego. Należy powiedzieć, że w tym czasie te działania wojskowe na Lubelszczyźnie były bardzo nieskoordynowane. Był brak łączności pomiędzy poszczególnymi oddziałami. Brak lotnictwa zwiadowczego powodował, że polskie oddziały nie wiedziały, w jakich miejscach się znajdują. Co więcej, nie wiedziały, jak poruszają się oddziały niemieckie i jakie są ich siły. Również w tym momencie Dąb-Biernacki nie wiedział, że w okolicach pod Tomaszowem Lubelskim toczą się zażarte walki prowadzone przez armię Lublin. Dlatego też nie podążył jej z pomocą. W momencie, kiedy dowiedział się o tym, że w odległości 40 kilometrów armia od niego, gdzie stacjonował ze swoją armią, armia Lublin toczy zażarte walki, postanowił pójść jej z pomocą. Jednakże było już za późno. W momencie, kiedy wojska frontu północnego
właśnie w głównej mierze złożone z armii Modlin dotarły pod Tomaszów Lubelski, generał Piskor już skapitulował. W tym momencie dochodzi do drugiej bitwy tomaszowskiej, która toczy się między 22 a 27 września 1939 roku. Również głównym teatrem działań wojennych jest przestrzeń między Zamościem a Tomaszowem Lubelskim, głównie okolice Tomaszowa Lubelskiego, który ma być zdobyty, aby otworzyć sobie drogę w kierunku południowo-wschodnim do granicy rumuńskiej. Walki ciągną się aż do 26 września. Nie przynoszą one polskim jednostkom żadnych efektów. Rozpoczynają się rozmowy kapitulacyjne i ostatecznie generał Emil Przedrzymirski podpisuje akt kapitulacji, na mocy którego polskie jednostki składają broń. Do niewoli dostaje się około 500 oficerów i 6 tysięcy polskich żołnierzy. Także bilans tych walk pod Tomaszowem Lubelskim jest bardzo tragiczny. Do niewoli dostaje się ponad 25 tysięcy polskich żołnierzy. W walkach ginie niemalże 2 tysiące żołnierzy. Po stronie niemieckiej te straty sięgają około 1000 poległych. Lubelszczyzna była specyficznym terenem we wrześniu 1939 roku z tego względu, że dochodziło tu do walk zarówno z agresorem niemieckim, jak i sowieckim. Na obszary województwa lubelskiego oddziały Armii Czerwonej wkroczyły po 23 września 1939 roku. Tutaj oddziały polskie, te, które nie zostały rozbite w walkach z Niemcami, żołnierze, którzy nie dostali się do niewoli, stawiały opór zarówno Niemcom, jak i Sowietom. Tego typu walki toczyły się m.in. w okolicach Chełma, w okolicach Krasnobrodu, ale najwięcej i najbardziej znane potyczki między oddziałami Wojska Polskiego a Armią Czerwoną miały miejsce właśnie tutaj, na Podlasiu. Jesteśmy w okolicach miejscowości Wytyczno, gdzie 1 października 1939 roku oddziały zgrupowania Korpusu Ochrony Pogranicza dowodzone przez generała Wilhelma Orlika Rickemana stoczyły bój z jednostkami Armii Czerwonej. Bój, w wyniku którego zgrupowanie KOP zostało rozwiązane. Bój, w którym zadano straty Sowietom, zniszczono kilka czołgów, zabito w walce kilkudziesięciu żołnierzy. Jednakże wskutek przeważających sił nieprzyjaciela zgrupowanie zostało rozpuszczone i częściowo rozbite. Po walkach pod Wytycznem wzięci do niewoli ranni żołnierze przez Sowietów zostali pozbawieni opieki lekarskiej i kilkudziesięciu z nich z upływu krwi zmarło w pobliskim domu ludowym w miejscowości Wytyczno. Żołnierze z dalekiego Polesia, z nad Narwi, z jednostek, które oparły się w kowlu demoralizacji, zebrałem was pod swą komendę, by walczyć do końca. Generał Kleberg i jego jednostka, która wcześniej posługiwała się różnymi nazwami, formalnie samodzielna grupa Polesie, została powołana 21 września 1939 roku. Pierwsze walki z Niemcami toczyła między 16 a 18 września. Dostosowując swoje poczynania do rozkazów naczelnego wodza, kierowała się na południowy wschód w kierunku Kamienia Koszyrskiego i Kowla, kierując się w stronę granicy rumuńskiej. Jednakże w momencie, kiedy generał Kleberg dowiedział się o tym, że 17 września armia sowiecka przekroczyła przedwojenną granicę państwa polskiego, zastanawiał się nad dalszą sensownością swoich poczynań. 26 września SGO Polesie przeprawiła się przez Bug i 27-28 września dotarła do Włodawy. Tutaj dotarła do niego kolejna wiadomość, że padła Warszawa. To musiało spowodować kolejną zmianę planów. W tym momencie generał Kleberg postanowił iść na zachód.
dotrzeć do składnicy broni w Dęblinie, bądź też, jeżeli się to nie uda, dalszym etapem miał być Radom i skierowanie się w lasy Kieletczyzny, w Góry Świętokrzyskie i tam podjęcie wojny partyzanckiej z Niemcami. Generał Kleber postanowił, że główne uderzenie swoich oddziałów skoncentruje w miejscowości Wola Głowska, w której się znajdujemy. Tutaj Niemcy w Woli Głowskiej obsadzili się na cmentarzu i w klasztorze, gdzie bardzo zażarcie się bronili. Mimo kilkukrotnych ataków oddziałów polskich nie udało się ich stąd wypędzić. Zadziałały dwa czynniki. Z jednej strony Niemcy wprowadzili do walki 29. Dywizję Zmechanizowaną, a co gorsze dla polskich jednostek, skończyła im się amunicja. Dlatego też generał Kleberg 5 października podjął decyzję o kapitulacji. Dziękuję Wam za Wasze męstwo i Waszą karność. Wiem, że staniecie, gdy będziecie potrzebni. Jeszcze Polska nie zginęła.